Witajcie, moi kochani, w dzisiejszym odcinku. Na prośbę jednego z Was, moich widzów, nagram filmik na temat żywiołów, a dokładnie scharakteryzujemy sobie dzisiaj wszystkie cztery podstawowe żywioły, czyli wodę, ziemię, powietrze i ogień i to, co jest im przypisane, jakie mają cechy, jakie mają scharakteryzowane różne poszczególne elementy. Ale żeby nie było to po prostu czytanie tabelek, spróbuję także mniej więcej wyjaśnić, po co nam jaki element tej tabelki, jaki fragment tego rozpisu. Na początku chcę powiedzieć, że większa część została znaleziona przeze mnie. To jest tabelki powtarzają ją na anglojęzycznym Pinterestie. Jednak tam te tabelki nie były pełne, więc musiałam jeszcze rzeczy uzupełnić o kilka dodatkowych kwestii. Dobrze, to teraz takie najważniejsze podstawy. W wielu rytuałach korzystamy z mocy czterech żywiołów. Czy ustawiając je odpowiednio na ołtarzu, czy wzywając je. Oczywiście każdy żywioł ma również przypisane funkcje rytualne lub działania magiczne, które się z nim wykonuje. Żywioły mają również przypisane bóstwa, stworzenia magiczne typu żywiołaki, chowańce astralne itp. itd. No i każdy żywioł posiada swój własny dział magiczny, który zajmuje się głównie jego energią, jego planetami i tym podobnymi kwestiami. No i na przykład mamy Aquan od wody, Fires od ognia, Huraginus jest od wiatru, no i Ziemia to z reguły podzielona na trzy potem sekcje, bo Ziemia to również rośliny i tak dalej. Czyli mamy Forest Witch, mamy Fauna Witch, czyli od zwierząt, Flora Witch, czyli od flory, no i Flora tam potem się jeszcze dzieli czasami na Green Witch. Czyli Ziemia ma po prostu najbardziej rozbudowane to. No i są jeszcze wiedźmy elementarne, które łączą różne elementy z tych czterech grup. Ale nie będziemy teraz o tym mówić, nie będziemy się zastanawiać, jakie bóstwa czczą poszczególne grupy albo z jakimi energiami pracują, a scharakteryzujemy sobie żywioły. No i rozpracujemy sobie wygląd tabelek na tabelce wody. Pierwszy fragment no to rytuały. Jakie rytuały wykonujemy w pracy z wodą? To rytuały oczyszczające, miłosne, na przyjaźń, na marzenie, na jakieś zmiany, czy rytuały pomagające zasypiać lub z proroczymi snami. Jakie czynności rytualne wykonujemy z wodą? No to mamy obmywanie, wrzucanie do wody, kąpiele lub rozpuszczanie czegoś w wodzie. No i czasami jest skropienie dodawane. Kierunek, czyli gdzie, w jakim miejscu umieszczamy rzeczy związane z danym żywiołem na ołtarzu, to jest kierunek zachodni. Cechy, czyli czym emanuje dany żywioł, co reprezentuje i tak dalej. Czyli cechy żywiołu wody to emocjonalność, inicjacja, zdolność psychiczna, miłość, głębokie uczucia, nieświadomość, płodność, energia księżycowa, samoleczenie i refleksja. Czas, czyli na którym czasie najlepiej pracować z tym żywiołem, bóstwami tego typu żywiołu lub istotami przywiązanymi do tego żywiołu, to jest zmierzch. A jaka pora roku odpowiada, czyli sezon, no to mamy jesień. Miejsca, czyli gdzie najprościej jest nawiązać kontakt z danym żywiołem, ewentualnie gdzie najlepiej przeprowadzać rytuały lub gdzie ten żywioł jest po prostu najbardziej aktywny. Jeziora, morze, oceany, rzeki, stawy, sadzawki, studnie, baseny, fontanny, wanny, prysznice, sypialnia. Ok? Instrumenty muzyczne, czyli muzyka, albo które instrumenty są używane przez rytuał, z czego można skorzystać i tak dalej. To mamy dzwonki, cymbałki, gongi, kamertyny, wszystkie rezonujące metalowe instrumenty. Kolory, no to niebieski, jakiś lazurowy, turkusowy, srebrny, morski także się tutaj często wpasowuje. Jakimi zodiakami kieruje woda, jakie są wodne zodiaki, to skorpion, ryba i rak. Narzędzia, czyli co kładziemy w odpowiednim miejscu na ołtarzu i to ma reprezentować żywioł. No to oczywiście muszle, woda oceaniczna, może być, wodorosty, kamienie wiedźmowe, to bywa kontrowersyjne, ale to takie kamyczki, które mają w środku kółka, to dziurki po prostu, morskie szkiełka, kielichy, kubki i kociołki. Jakie cnoty, jak i wady ma żywioł? To są
cechy osobowości, cechy emocjonalne to są przypisane żywiołowi, o których trzeba pamiętać, żeby z nim pracować, lub które są często również przypisane do bóstw czy istot, które są od danego żywiołu. Istnot mam miłość, współczucie, otwartość, elastyczność, przebaczenie, za to wady, obojętność, depresja, niestabilność, zły humor. No i tak każdy żywioł posiada swoje kryształy. Kryształy i rośliny są często bardzo wymieszane. Różne tabelki podają to różnie, wyrzucają coś lub dodają. To chcę zaznaczyć, żeby potem nie było zdziwienia, że o, tu wymieniłaś coś, a tego nie ma w innej tabelce, albo w tej tabelce są jeszcze takie i takie. To jest taki ogólny zarys. Więc kryształ mam ametyst, akwamaryn, beryl, niebieski fluoret, niebieski topaz, niebieski turmalin, lapis lazuli, opal, perła i sodolit. Metale, rtęć, srebro, to głównie do alchemii, ale również można po prostu kłaść i metale, i klejnoty jako reprezentację odpowiednich żywiołów. Z roślin aloes, jabłko, rumianek, paproć, gardenia, jaśmin, cytryna, liliowy, liliowce, lilie, lotosy, mech, pasiflora, róża, wodorosty, tymianek, wierzba. I to są rośliny, które najczęściej składa się po prostu w ofierze odpowiednim bytom lub właśnie są reprezentacją na ołtarzu. Panujące planety, no to Księżyc, Neptun, no i Pluton. Alchemia, godziny planetarne, to tutaj można to podpiąć. Reprezentacja plus praca. No i skoro już to mamy rozpracowane, to teraz omówimy sobie tabelki pozostałych żywiołów. Powietrze, rytuały, nauka, studia, wiedza, podróże, odnajdywanie zagubionych przedmiotów. To są cele rytuałów, formy rytuałów. Wizualizacja, myślenie pozytywne, rzucanie przedmiotami na wiatr lub wietrzenie ich na wysokich wysokościach. Kierunek, wschód. Cechy, umysł, jasność, mądrość, wiedza, logika, myślenie abstrakcyjne, wyższa świadomość, wiatr, wróżenie, praca psychiczna, inicjacja, pamięć. Czas, świt, pora roku, to jest wiosna, miejsca. Wierzchołki gór, wysokie miejsca, wieże, równiny, omiatane wiatrem, lotniska, biura podróży, szkoły, biblioteki, biura, poradnie psychologiczne. Tutaj niektóre miejsca, wiadomo, chcę zaznaczyć, nie możemy odprawiać rytuałów, ale tam po prostu ta energia jest najmocniejsza. Instrumenty muzyczne, wszystkie instrumenty dęte. Kolor żółty, złoty, biały, jasno-niebieski. Zodiak, bliźnięta, waga, wodnik, narzędzia, pióro, różdżka, laska, kadzidło, kadzielnica, długopis, miotła, dzwonek. Jeśli chodzi o miotłę, różdżkę i laskę, mogą pojawić się kontrowersje, bo w niektórych formach są przypisywane one do ognia. Więc tutaj chcę zaznaczyć, że zależy od interpretacji, zależy od autora tabeli. Mogą pojawić się pewne zmiany. Cnoty, inteligencja, praktyczność, optymizm, wady, impulsywność, frywolność, łatwo do oszukania. Kryształy, topaz, bursztyn, cytryn, jaspis, agat, metale, cyna, miedź, rośliny, akacja, anyż, osika, koniczyna, kadzidła, takie różne kadzidła to lawenda, trawa cytrynowa, mira, sosna, werbena, krwawnik, no i planety Merkury, Jowisz i Uran, tak w dużym uproszczeniu. No i teraz przechodzimy sobie do Ziemi, czyli naszej najbardziej podstawowego żywiołu, który ma za to najwięcej odmian i rozłamów, jeżeli chodzi o magię tego żywiołu. Dobra. Rytuały na pieniądze, dobrobyt, stabilność, ugruntowanie, zatrudnienie, pracę, płodność. Formy rytuału, zakopywanie, sadzenie, malowanie na piasku. Kierunek, północ, cechy, ugruntowanie, siła, uzdrowienie, natura, zwierzęta, sukces, stabilność, solidność, fundamenty, empatia, płodność, śmierć, odrodzenie, mądrość. Czas to północ, nasza pora roku, no to zima. Miejsce, lasy, doliny, pola, łąki, ogrody, działki, parki, skwery, ogrody botaniczne, jaskinie, groty, przepaście, kopalnie, piwnice, kuchnie, pokoje dziecięce, żłobki, targi rolnicze. Instrumenty muzyczne, no to mamy bębny i wszelkie odmiany instrumentów perkusyjnych. Kolory, zielony, brązowy, czarny, biały, złoty. Tak, kolory się powtarzają, to jest dosyć częste. Kolory są pomocne przy świecach, to często zapomniałam zaznaczyć, ale warto też dodać, że świeczka, kolorek lub jakim kolorem się maluje symbol. Bo do tego sobie na końcu jeszcze przejdziemy. Zodiak, byk, panna, koziorożec, narzędzia, pentagram, sól, kryształy, brud, zioła, drewno, rośliny, kwiaty, cnoty. Skupienie, cierpliwość, prawda, niezawodność, dokładność, wady, opętanie, lenistwo,
czucie, że wszystko jest bez znaczenia. Kryształy, szmaragd, agat, turmalin, kwarc, granit, podłoża skalne, sól, oliwny, kamień, onyx, jaspis, azuryt i ametyst. Metale, żelazo, ołów, rośliny, które są tutaj przypisane, no to cedr, cyprys, wiciokrzew, bluszcz, magnolia, zboże, paczula, pierwiosnek, szałwia, orzechy i dąb. Planety, Wenus i Saturn. I ostatnio to jest ogień, rytuały ochronne, odwaga, energia, no seksualność, siła, władza, autorytet. Formy, no to palenie, odymianie, podgrzewanie. Kierunek, południe. No i to jest lato. Cechy, no to pasja, popęd, seksualność, motywacja, tworzenie, kreatywność, pragnienie, entuzjazm, energia, ochrona, transformacja, uzdrowienie, zniszczenie, ciepło, płomień i światło. Czas, no to w południe, no jak wspomniałam, lato. I w południe mamy czas, i w południe kierunek. Dobra, miejsce. Wulkany, gorące źródła, pustynie, piece, kominki, paleniska, sauny, schowki, sejfy, szafy i siłownie. Instrumenty muzyczne, wszelkie instrumenty strunowe. Kolory. Czerwony, pomarańczowy, złoty, biały, gorący, różowy. Znaki zodiaku, baran, lew i strzelec. Idziemy dalej, narzędzia. Rzeczy w kształcie męskiego przyrodzenia, miecze, sztylety, różdżka i świeca. Cnoty. Motywacja, energia, napęd, odwaga, siła woli, entuzjazm. Wady. Pożądanie, nadmiar, po prostu tak, to jest za dużo. Wściekłość, agresja, nienawiść, zazdrość. Kryształy. Bursztyn, obsydian, rodochzotyt, rubin, lawa, granat, ognisty opal, krwawnik, czerwony agat. Metale, złoto, mosiąść i miedź. Rośliny. Ziele angielskie, cymbałon, czosnek, bazylia, jałowiec, hibiskus, pokrzywa, cebula, papryka, mak, ostre, rządce. Ciekawa nazwa. Planety, to Słońce i Mars. I teraz zostały nam jeszcze tylko symbole. Taki pierwszy podstawowy, no to po prostu pentagramy odpowiednich kolorów. I jak tu są, widać tutaj też, że kierunki mają rozłożenie odnośnie naszych ustawienia na pentagramie. Kolejne, żeby było, no to jest ogień, woda, ziemia i powietrze. No i ten najbardziej popularny, czyli alchemiczne. I jeszcze sobie pokażę Wam, jak to wygląda w przypadku glipsu lunarnego. Oczywiście co dział magiczny, no to są jakieś tam inne funkcje zapisu, ale pokazałam Wam takie najbardziej podstawowe i takie, których głównie ja używam. Dobra, i to tyle na dzisiaj. Żegnam się z Wami. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. No, piszcie co chcecie w kolejnych odcinkach, no więc i bajo!